Może nie chodzi o przyszłość, a ogólnie o moją karierę sportową, bo ostatnimi czasy mocno się nie układało. Też dochodził jakiś tam może hejt od kibiców, z którym może miałem jakiś mały problem. Tu nie wychodziły wyniki, duży medlik w głowie i wszystko gubiło się, jak nie wiem. Było ciężko, ale ta trójka fajnie motywuje i fajnie buduje. Not really, but nie przepada za wyjeżdżaniem na próbę toru, ale dzisiaj oczywiście musiał przetestować silniki i swoje te motocykle, które no gdzieś nie spisywały się najlepiej, ale jak najbardziej teraz idzie mu bardzo dobrze. I hope you mean what he did after. Wyjaśniliśmy sobie, Oscar Pfeiffer miał wielkie pretensje do mnie, że zamknąłem mu bramę i nie zostawiłem miejsca. Zostawiłem metr odległości do bandy i powiedziałem mu, że gdybyś był na moim miejscu, zrobiłbyś mi to samo. Nie mogę zostawić ci połowy łuku, bo ja muszę bronić swojej pozycji i ty być może pojedziesz w następnym biegu dokładnie tak samo przeciwko mnie. A też wyjaśniam Oskarowi, jeżeli kiedyś trafisz do Grand Prix, to zobaczysz, co to jest ostra jazda. W Ekstralidze nie ma w ogóle słabego wyścigu, czy to jest junior, czy U24. Każdy ma naprawdę bardzo dobry sprzęt i wystarczy, że jesteś lekko niespasowany i potrafisz nawet przegrać z juniorem. No dzisiaj też fajnie wszystko zagrało. Testowaliśmy tak naprawdę dzisiaj nowy silnik. Przyjechałem tylko dwa wyjazdy na treningu, wszystko zagrało, pasowało, więc dzisiaj może też w tym jednym wyścigu, gdyby tam troszkę nieodholowany podkład przez Leona, może też by było jeszcze lepiej, więc całokształt był fajny. Nie spodziewałem się, ale w żużlu też należy się spodziewać niespodziewanego i troszkę mnie tam obróciło, nie byłem w stanie tego wyratować, także szkoda mi tej końcówki po prostu, bo czułem się dzisiaj bardzo dobrze.